Według mnie osobiście jeden z piękniejszych krążowników japońskich, Yahagi, zmarnowali potencjał. Mogli go dać troszkę wyżej, mogli go dać jako dodeka. Mamy nie jednego lekkiego krążownika, który jest w grze jako. O, przy okazji, przy okazji widzę, będzie kolejna recenzja niedługo. Mm. <ścoughs> Załapaliście się na moment, w którym dostałem okręt do, do kolejnej recenzji. Ale dobra, dzisiaj sobie pomówimy o Yahagi. No cóż, Według mnie jest bardzo zmarnowana e, potencjał, i nie tylko mnie. Moim jakby zdaniem widziałem niejednokrotnie sobie jak można by go wrzucić wyżej e, jako dodeka, byłby naprawdę świetny. Mamy tutaj mm, bardzo fajne torpedy które mają trochę słabe zrzuty, trochę podobne jak bar, jeżeli ktoś grał, ale to sobie zaraz omówimy. Zaczniemy od samego krętu. Rozmieszczenie pancerza, patrzcie na to, 13, 13, pas, pas pancerny Tadeli 60 20 pod poszyciem i ogólnie to dalej jest tutaj bardzo nisko. I powiem wam szczerze, że ten pancerz wygląda na papierze śmiesznie, ale jeżeli strzelają do nas od, tak mniej więcej od przodu, od dziobu do tego momentu, wszystko przez nas po prostu przechodzi. Na tym pancerzu jest szansa, że pocisk się uzbroi, ale też jest malutka, bo my jesteśmy bardzo, jesteśmy bardzo wąskim okrętem, więc bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jak będziemy płynąć burtą, to większość pocisków po prostu przejdzie na wylot, bo nie będą miały na czym się uzbroić, a nawet jeżeli będą miały, to nie zdążą, bo przelecą na wylot i tyle. I to jest... Jednocześnie i minus, i plus tego pancerza, bo jak staniemy chociaż trochę pod kątem, to już wchodzi z nas grubo. Krążowniki zrobią nas siekę no 13 mm, 10 mm na, na, na nadbudówkach. No, pancerz wieży też widzicie szału, to nie robi, ale to można wykorzystać jako plus okrętu, tak jak powiedziałem. A jeśli chodzi o żywotność, no, szału też nie mam 25 tysięcy HP, no ale to jest piątka, pamiętajcie, także. Jak na piątkę wynik nie jest wcale taki zły. Artyleria główna 152 mm, 9 sekund przeładowania. Bardzo długo, ale domyślam się, że to jest głównie dzięki temu, że mamy naprawdę świetne torpedy. Ale o tym zaraz: 9 sekund przeładowania to jest sporo. 26,9 sekund obrotu wieży to jest też długo, ale to już jest poperku. Obraca się to dosyć powoli. Rozrzut maksymalnie 126 metrów, czyli malutko. 13% po, y, szansy na podpalenie. 32 mm penetracji pociskami OB. I to już jest IFA. SIFH, zaraz wam pokażę kapitana, i z flagami. Także wynik jest całkiem przyjemny. Tylko, że 850 metrów czas lotu pocisku jest dosyć długi. Plus tego, że ma całkiem dużego loba. Także jeżeli gracie na Atlancie, gracie na innych tego typu okrętach, to będzie Wam się podobało, bo możecie rzucać za wyspy bardzo przyjemnie. Zasięg ognia prawie 15 km, czyli też nie jest źle. torpedy w bitwie będzie widać. te torpedy mają, zobaczcie, bo tu jest wyrzutnia. Ona ma naprawdę bardzo wąski. Ona tutaj też bardzo wąski zrzut, ale mamy tutaj 12 km. Kilometrowe torpedy, 60 węzłów na piątym tierze, 120 sekund przeładowania, czyli 2 minuty jakby nie patrzeć, 1,6 wykrywalności, co na piątym tierze, nieźle, nie podoba ja mi się tutaj to, e, próbowałem szukać genezy y, po co to, co tu miało być, ale niestety mi się nie udało znaleźć. Polotka taka sobie, 24 punkty, tylko no, jak to japońskie, jak to japoński krążownik za dużo to tutaj nie, nie zestrzela, ale czasem coś się trafi. Manewrowość możecie, 36,8 węzła, to już jest flagą i mamy tutaj dopałkę, którą wam zaraz pokażę. 5,1 czas przedstawienia steru. Czas jest, też jest, jajku, też jest świetnie i możecie sobie tutaj fajnie, fajnie się pobawić. 9,9 ,9, wykrywalności. Spoko. Jeśli chodzi o moduły, no to wiadomo: RK, sonda, samolot. Sądy niestety nie możemy wymienić na, na doładowanie, na wzmocnienie AAAA. Mamy za to myśliwiec, no i mamy dopałkę, która daje 8% i możemy się rozpędzić nawet do 40 węzłów, czyli jest naprawdę świetnie, jeśli chodzi o okręt 5 Tieru. Moduły, no to celowanie. Myślę, że tutaj nie ma co, co dyskutować. System kontroli uszkodzeń i modyfikacji głównego uzbrojenia. Tutaj się to jak najbardziej przyda, bo ta główna artyleria widzieliście jakie jest opancerzona, pada i to pada. Chyba nawet będzie widać w bitwie dosyć często. Jeśli chodzi o flagi, to taki zestaw dosyć standardowy. Pamiętajcie o detonacji, bo w bitwie, w którą wam, wam, mam wam do pokazania, jest bitwa bez flag, bo zapomniałem, zagrałem kilka bitew, zapomniałem włączyć auto uzupełnienie, i zagrałem bez flagi, oczywiście dostałem detonację. Także przybyło mi 10 flag Juliet Charlie, podpałki, oczywiście szansa do zalania. Serio Mike się przydaje, bo jesteśmy szybkim okrętem. Te 5% też trochę troszkę nas przyspieszy. No i oczywiście można sobie November Fox, żeby zmniejszyć 5% przeładowania naszych, naszych sprzętów eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o kapitana, mam troszkę. Teraz powiem Wam szczerze, że no dobra, to bym sobie zostawił. E, Zostawiłbym sobie strzelca wyborowego, bo te wieże się kręcą. Tak jak się kręcą, zresztą żeście widzieli. Przepływ adrenaliny. Zastanawiałbym się, czy by adrenaliny nie wymienić na Last Sand czyli ostatni bastion, bo tutaj to jest jesteśmy takim troszkę dedeczkiem, także pada nam to wszystko dosyć często i ja tutaj na szybko podstawy żywotności kliknąłem, ale osobiście zmieniłbym chyba na ekspert uzbrojenia torpedowego i chyba tak zrobię w materiale, że sobie zresetuję tego kapitana i go przerzucę na ekspert w torpedach. I oczywiście IFH, jeżeli chcecie mieć 32 mm penetracji. Z mam, takim mam małe zboczenie, że jak mam IFH to do Zwrzucam też ekspertę w wyburzeniu, żeby tam się trochę to podpalanie, które nam FH zabiera, troszkę się poprawiało ekspertem w wyburzeniu. No i wiadomo, Kamo, ewentualnie, jeżeli nie chcecie postaw w żywotności, to warto też przejść na wzorce, żeby zwiększyć sobie ilość dopałek, sondy, tudzież myśliwców. No cóż, przejdziemy sobie do bitwy, podsumujemy ten okręt, a bitwa jest nawet całkiem ciekawa. Początek bitwy będzie dosyć niemrawy, dlatego pozwolę sobie tą małą małą ilość ogłoszeń wepchnąć. E, wybaczcie, że ostatnio jest dosyć mało waszych bitew, ale sami widzicie, że Wargaming, no nie oszukujmy się, dosyć mocno seratymi, okrętami premium, a chciałbym to sobie Chciałbym sobie omówić no, jak najszybciej te okręty, żeby mieć to z głowy, zrobić recenzję, pozwolić Wam w decyzji, czy warto to kupić, czy nie, czy warto to zdobyć i tak dalej. Mam cały czas, pamiętajcie, że ja sobie zachowuję wersję gry. Mam dostałem od Was kilka ciekawych powtórek, które na pewno ukażą się na kanale. Także spokojnie przyjdzie na to pora, mam naprawdę fajnych fajnych kilka bitewek. Oczywiście zapraszam na streamy środy, piątki, niedzielę. Jak najbardziej środy i piątki zaczynamy zazwyczaj o 20, e, środy o 18. Jutro jest stream muzyczny standardowo, zapraszam jak najbardziej. Także to chyba tyle, co chciałem? Najwyżej w takcie, jak coś mi się jeszcze przypomni. No cóż, bitwa, Yahagi, losowanie na siódemki, czyli lekko niesprzyjające. Co prawda, tych siódemek są tylko trzy. Jest sporo szóstek, piątek jest niewiele. już on w Siroku już zginęło. Bitwa jest z wczorajszego streama, także no, będę popełniał tu kilka błędów. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zresztą, no, już za późno, bo już jest na kanale. Eee, niestety, no, bywa tak. No, wiecie, ciężko jest się czasami skupić na jednym i na drugim, a wczoraj był naprawdę świetny stream i w ogóle nie mogłem się skupić na grze. No cóż, mamy mapę trójząb, no jedno z moich ulubionych w ja ją lubię, nie wiem jak wy, standardowo zapraszam do komentarzy, dajcie znać, taki może mały konkurs na, na zastanawiam się na to, mmm, która mapa jest najlepsza, ale dobra, nie, nie, nie o tym o materiał. Samo Hagi, powiem wam szczerze, że takie pierwsze wrażenie zrobiło, no, no sparto ludzi, okręt, no dobra, ale powiem wam, że w tej bitwie Troszkę się okazuje, że wcale nie tak do końca, że jest nawet przyjemny. Tutaj było małe przełożenie powtórki. Nie są wcale taki zły, jak go malują, bo jest naprawdę przyjemnie. No tutaj może RNG trochę pomogło, ale czasami musi o tym mieścić przez chwilę, jak wyglądają zrzuty torped, Zresztą na początku bitwy też było. Hmm, myślę, że jeszcze nie raz chyba te torpedy mi zrzucą. No, te torpedy no, są naprawdę świetne. Ale trzeba się pokazać burtą. I to, co fajnie tutaj w tej bitwie będzie widać, to to, jak pięknie przeciwnik będzie mnie olewał. Dzięki temu uda mi się zrobić nawet fajny wynik. Tam końcówka będzie dosyć taka biednawa, że tak powiem, no ale cóż, czasami bywa, bywa i tak. Działa 152 mm to dosyć mało standardowe jak na jak na okręt japoński. Moglibyśmy sobie tutaj dzielić kapitana z mogami, z mogami, które jest naprawdę świetne. Zwłaszcza na swoich 152 mm. Także, jeżeli budowalibyście sobie kapitana tutaj, tudzież na, na Mogami, to możecie sobie go mieć i na Yahagi, wtedy macie dwa okręty. I Yahagi wam pozwala tego kapitana Expić, ewentualnie jeżeli macie już dziewiętnastkę, no to ekspić też Expa dowódcy. Także nie jest to wcale taki głupi pomysł. Tym bardziej, że nie pamiętam, ale to Yahagi jest, nie jest, wcale jakieś takie drogie. No, jeśli chodzi o kolekcjonerów, okręt z piękną historią, bo jest to okręt, który towarzyszył Yamato, że tak powiem, w ostatniej podróży, także warto go. Chociażby dzięki, nie, tak, nie może nie tyle dzięki temu, ale przez to, no nie wiem do końca jak to nazwać, posiadać, bo według mnie naprawdę wygląda świetnie. Wiadomo są gusta i gościki, to co jednym się podoba drugim może nie do końca, ale okręt ma naprawdę fajny potencjał, tylko że trzeba go umieć wykorzystać, zwłaszcza jeśli chodzi o ten pancerz, który jest po prostu papierem. Taka Atlanta, o właśnie Atlanta sobie płynie, jeżeli Atlanta w tym momencie by się na mnie nie wzięła, to ona jest w stanie w ciągu kilkudziesięciu sekund mnie po prostu wyparować. Nie wiem co tutaj wyprawiałem e, myszką, albo ewentualnie. A, mo możliwe, że poprawiałem się na fotelu na tym streamie, no ale cóż, bywa i tak. Jest pożar na Atlancie. Na szczęście na chwilowo się mną nie interesuje. Dopiero teraz e, ja tu sobie. O, widzicie, oczywiście, na chwilę sobie klikam tymi torpedami. E, no niestety Atlanta, gdyby ona była teraz na apekach, to już w ogóle zrobiłabym po prostu, chociaż i tak te hajaki, zobaczcie, że wchodzą jej całkiem przyjemnie. No to jest 13 mm, także nie oszukujmy się tutaj, będzie wchodzić to w naprawdę potężnych obrażeniach. Na szczęście udało mi się schować za wyspą, dzięki czemu ona mi w tej chwili nie zagraża i mam szansę, żeby nasi troszkę ją obili, a w zasadzie to nawet ją po prostu zatopili. Ta flanka troszkę obumarła, bo był mały pusz, ale zobaczcie co robi Fuso. Idzie sobie do, do rogu, nie wiem, może taką karę dostał. No cóż, jego, mm, jego wybór. Fuso tak się nie gra, proszę. Jeżeli oglądasz, bo widzę, że to jest gracz polski, yy, wnuczek 66, nie rób tego, bo marnujesz potencjał tego okrętu. To jest taka moja mała uwaga. Jahagi kontra. Jehugi. Będzie też troszkę wykorzystane hapeków, które według mnie są całkiem przyjemne. O, dobra, nieważne. Zapomniałem, że to było dewastujące. Jednak Jahagi kontra. Bayern chyba też jakoś zaraz wykituje. Idziemy sobie na kapa, żeby przejąć. 50 tysięcy ustrzelanej. To już jest całkiem przyjemna. Chyba w pierwszej bitwie zrobiłem. 50 tysięcy. To była bitwa na streamie, którymś jakoś tak to było. Na szczęście przeciwnik dosyć ostro pada. Zobaczycie, że to jest taka bitwa trochę nie do końca wygrana, bo zobaczcie, że mamy przewagę okrętową, ale mamy straszną stratę w kapach i właśnie postaram się to naprawić, e, do pałka poszła, e, wchodzimy sobie w kapa, e, zaczynam się rozpędzać, gdzieś tam za mną ten jest maj, no ten Fuso, zobaczcie, i to jest właśnie to, co mówiłem, Fuso w tej chwili jest na i1, i zanim on dopłynie do bitwy z powrotem, no to domyślacie się, co się stanie. No, poza tym no, jest mega dobrym pancernikiem, on powinien puszować, on powinien zbierać na siebie obrażenia. Wiem, przypomniałem się co miałem jeszcze powiedzieć w ogłoszeniach. Yy... I mam już przygotowany po części materiał pod kolejną, po zasadzie to drugą część, e, którą linię wybrać. W pierwszej części były niemieckie pancerniki, w drugiej będą amerykańskie niszczyciele. Mam już przygotowaną bitwę, mam już przygotowany scenariusz, jednakże niedługo będę się zbierał do nagrywania tego. I tym razem... Hmm, żeby nie było, słucham też e, e, waszych komentarzy, bo dzielę to na dwie części. W pierwszej umówimy sobie drzewko, ogólnie zasady działania i tak dalej, a w drugiej pokażę wam bitwę i podsumujemy giringa Także będziemy mieli to podzielone na dwie części, na prawdopodobnie dzień po drugim będą wrzucone. Także możecie się spodziewać niedługo na kanale. Później będą jakieś krążowniki, ale to już sobie porozmawiamy w komentarzach pod tamtą bitwą. No cóż, e, mamy kapa, w końcu mamy chociaż jednego kapa, chociaż zobaczcie, że już przeciwnik zdobył całkiem konkretną ich ilość, e, także trzeba uważać. Przede mną gdzieś będzie Leningrad. Co prawda jeszcze o tym nie wiedziałem, ale zaraz się dowiem, bo dostanę spota. O właśnie, właśnie w tym momencie dostałem spota. Jedyny okręt, który mógł mi tu, tutaj zaszkodzić według line -upu. To był właśnie ten Leningrad. Także trzeba uważać, mam sondę, jeszcze nie odpalam. Dlaczego jeszcze jej nie odpaliłem? Bo on dopiero mnie zobaczył. Także mam w zasadzie te 10 km zasięgu. Jeżeli by od razu wypuścił te torpedy, to te torpedy od razu do mnie nie dopłyną. Także mogę sobie jeszcze chwilę pozwolić, żeby ich nie odpalać. Chyba nawet zaraz to zrobię, bo Leningrad wyświeci się tak, jest. Pojawił się Leningrad, pojawił się na B, czyli jest bliżej niż się spodziewałem i zaraz pewnie będzie szła e, sonda. Tam i tak mi się wydawało, może jednak nie do końca. I to jest, tutaj było widać też m, moje jakby nieogranie jeszcze do końca tego okrętu, bo to, zobaczcie, te pociągi lecą naprawdę długo. Leningrad jest szybkim okrętem, dlatego nie udało mi się go trafić. Leningrad na dopałce, no to proszę was, no miazga. I tak naprawdę trochę się obawiałem tego Leningrada. Ja jestem piątką, która ma 16 tysięcy HP. Leningrad nawet jakby też był na połowie, to może mnie bez problemu zjechać i zrobić ze mną po prostu co chce. Pod warunkiem, że to będzie dobry Leningrad, bo to jest bardzo ważne. Leningrady są naprawdę świetnymi niszczycielami i mogą zrobić spore zamieszanie w bitwie i radzić sobie z mm, również z krążownikami lekkimi niższych Tierów. Jest sobie Arizona, pościłem Torpedy. Niestety, zaweźmy się na mnie to lotnisko. Tro, na szczęście trochę słabo będzie mu to szło zobaczcie tutaj w ogóle nie trafił tymi bombami Później też będzie widać kilka zrzutów rakietowych, gdzie mu to nie wyjdzie Polatka zresztą przy okazji zobaczycie jaka jest ASB jest z nadziei, na nie oszukujmy się, pytałem te torpedy, chyba nawet któraś trafi w tą Arizonę Arizona okręt, który chciałbym mieć, mam cichą nadzieję, że poleci mi z tego kontenera z dyrektyw W sumie wczoraj udało mi się zrobić kolejną dyrektywę i dostałem stal, D dajcie znać co wam ciekawego z super kontenerów poleciało. Mhm. Pochwalcie się w komentarzach. E, mamy tutaj tego ranger'a, idą sobie, udało się w końcu trafić tego Leningrada, dostał po, e, po czym dostał? Po, po sterze. I chyba, i chyba nie ma lastanda, a nie, dobra, albo zużył r ewentualnie, nie wiem. Arizona dostała, e, dostała torpedę i tutaj się przez chwilę wystraszyłem, bo wydawało mi się, że się patrzy na mnie, zalanie pracowało, Arizona poszła do, do piachu, czyli na dono. Coś tam jeszcze w tego Leningrada idą torpedy z, z ranger'a, udało mi się je chyba wyminąć tym razem, e, poszła do pałka, czas zacząć e, gonić tego, e, tego ranger'a. Nie, 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 jednak nie, pływa sobie i Izmaju na e, 798 HP. Jaki to był fart, że on miał tylko tyle HP, to raz, to dwa, że nie był burtą, on mógł ze mnie zrobić sieczkę i to taką, że że no aż strach, nie wiem jak on, a nie, nie tutaj nie puścił tych torped, też prze, prze, po prostu przeleciał na no na szczęście niedoświadczony gość na lotnisku, dzięki temu udało mi się tutaj go po prostu sobie z nim, można powiedzieć, prawie poradzić, bo zaraz zobaczycie, co się, co się tak naprawdę stanie. Mamy trzy fragi, brakuje mi jednego, w zasadzie no, dwóch fragów do, do Krakena, niestety Krakena nie uda się zdobyć w tej bitwie, ten Szarnhoz tam się dosyć długo będzie trzymał, a ja tutaj Lekko byłem z, zdezorientowany, jak sobie, co, co zrobić w ogóle: czy skapować, czy iść po tego Rangera, czy cofnąć się po Shanhorsta. I sami zobaczycie, że tutaj popełnię dosyć spory błąd. Tutaj mogę puścić te torpedę, ale zobaczcie, że groszek y, idzie Friedrich, który sobie nie poradzi. Tam jest ten Shanhorst, no nie podchodzi się aż tak blisko do Shandhosta, nie oszukujmy się. Sandhos ma torpedy, pamiętajcie i to boli. Co w sumie ten Fridry się o tym dowie, bo zginie od torped. Postanowiłem puścić do pałkę, e, które dopuścić do pałka, no już dłuższy czas pracuje, e, Olać kapa, tylko zrobić olo na tego rangera, bo się jego przy okazji spróbujemy sobie trochę pograć na apekach Zobaczymy, co APEKi potrafią. Zobaczcie, no ofuso o którym mówiłem. No nie, gościu stoi obecnie za za lotniskiem. No, cóż kolego tak się nie gra. Graf gdzieś tam jest na daleko, także nasz Friedrich nie bardzo może liczyć na wsparcie nasze, chociaż to Fuso coś tam się stara robić. Na szczęście, lotnia nasza gra bardzo dobrze, bo stara się wspierać pancerniki, a nie bicie z drugą lotnią, jak to się wczoraj na streamie parę razy zdarzyło. Staram się znaleźć tutaj, tutaj tego rangera. Dzięki temu, że on bawi się ze mną, to nie przeszkadza innym. No i właśnie to, co mówiłem. Torpedy poszły w a poszedł na dno. Staram się go tutaj znaleźć. Dzięki temu właśnie, że samoloty się skupiają na mnie, to nasi mają spokój, mogą sobie spokojnie radzić z tym Scharnhorstem. <laughs> na szczęście Scharnhorst nie trafił. Jest sobie ranger, przyjemnie stoi, czeka na mnie kulturalnie, nie wiem dlaczego gościu nie poszedł do tyłu, na co on liczył, no ale dobra, zmieniamy sobie pociski na i zobaczcie, że 4 dział 4 trafiły, Lecą leci pierwsza, w końcu miękość jakoś konkretnie to lotnisko trafiło, co ciekawe, zobaczcie mnie 5 przebić na wylot, teraz postaram się strzelić troszkę niżej, tak jest, poszło już niżej, adrenalinka pracuje, dzięki czemu, o zobaczcie, ładne dwie cytadele tego rangera, co on, teraz, on chyba teraz weźmie torpedy, z tego co pamiętam. A nie, on jeszcze, on jeszcze pływa na tych. Poszła R, e, poszły torpedy, on jeszcze, on jeszcze pływa tak, lata bombowcami, a nie pływa, e, geniuszu druziku e, Poszły torpedy i, i zobaczcie, poszła kolejna Cytadela, wajnie. E, tu chyba trochę RNG mi pokaże palec, z tego co pamiętam. Takie, zobaczcie, trzy przebicia na wylot. To nagle się Cytadela skończyła. Idzie ładnie po granicy, idą jego torpedy. I teraz się. W sumie, to mógłbym tu wrzucić klip z, ze streama, bo dostałem detonację. W tym momencie skapnąłem się, że zapomniałem kliknąć uzupełni flagi. Przejdźmy sobie do podsumowania. No właśnie, bez flag, detonacja, drasznięcie, mamy ładne medale, 115,5 tysiąca, piątką na siódemki, według mnie bardzo fajny wynik, tym bardziej lekkim krążownikiem, którym trzeba naprawdę uważać, bo jesteśmy, jesteśmy szkłem, jednak najciekawsze w tym wszystkim jest wynik EXPA, zobaczcie, 2000 51 podstawowego EXPO. Naprawdę świetnie. Następny ma 1197. Ten, ten Scharnhorst też naprawdę fajnie zagrał, bo na przegranej 1179 to też nie jest zły wynik. Zresztą Leningrad to samo. To mi trzy siódemki starały się widać wyciągnąć bitwę, ale się, się nie udało. Jeśli chodzi o rozkład obrażeń, 79 z dział, 57, zobaczcie, sobą kowo 21 i 21 ładnie tego rangera wchodziło myślę, że w, w bliższe, jak bliżej będziemy jakichś krążowników lekkich, to też będą fajnie te apeki wchodzić Torpedy 12, prawie 13 tysięcy. 19 pożarów, troszkę z zalania. Troszkę tym samolotem to wcale nie tak źle, no ale tam głównie. ile ja tam zastrzeliłem 3, 3, 5, 5. No to w sumie, w sumie nie jest źle, ale ten range dosyć mocno się uziął na koniec, ale. No nie oszukujmy się, nie grał zbyt, zbyt dobrze, bo nie wymijał w ogóle, e, zresztą te zrzuty też były jakieś takie takie mrawe. Także początkujący gracz, wybaczamy. E, troszkę w Atlanty, jak i tutaj głównie Dunkierka i Arizona podzieliły się ze mną swoimi e, HP-kami. 357 zarobione na czysto, tutaj jest w zasadzie tylko obsługi 15% zabrane, czyli wynik naprawdę niezły. 350 tysięcy na czysto, bez flag, piątką. Naprawdę fajny wynik, jeśli chodzi o zarobioną kasę. No cóż, w ogóle o 13 zestrzeleń samolotów, czyli nie jest źle. No cóż, podsumowując, bardzo przyjemny okręcik. Mocniej, można nie, tak nie bardzo przyjemny, bo jest wymagający. To nie jest okręt dla początkujących graczy, jeżeli chcecie robić fajne wyniki, bo trzeba uważać na ten szkło-pancerz. Ale ze względu na jego historię, fajnie go posiadać. No cóż, tyle ode mnie. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na inne materiały. Hej!